A witam, Janusze Biznesu. Tak, to kolejne seminarium z cyklu Dobrodziej bawi i uczy i pokazuje, jak z każdego biznesu jest w stanie zrobić maszynkę do robienia pieniędzy. To jest demo Gas Station Simulator, tak dokładnie, czyli po polskiemu będziemy CPN bardzo dobry tutaj prowadzić. Ludzie podjeżdżają, my wlewamy tam rozwodnione z jakimś olejem czy innym takim szmatławcem paliwko, zgarniamy za to gruby hajs i żyjemy po prostu na Karaibach, gdzie pijemy drinki i obracamy śmieżum i wiecie jak to jest. Gra jest na razie w demku, ale pewnie w momencie, kiedy wy oglądacie ten odcinek, to gra już jest dostępna w wersji prologowej, czyli tak jak graliśmy w celnika, symulator celnika, na pewno pamiętacie. Więc na Steamie sprawdźcie sobie, a jak giereczka wyjdzie w pełnej wersji, to jeśli wam się spodoba, z chęcią nakręcę jakąś seryjkę z tego, jakiś turbo gameplay, wiecie jak jest, albo kupcie sobie ją sami, jak już wyjdzie na G2, oczywiście link znajduje się w opisie. No dobra. Halo? Tak? Aż tyle się zmieniło? Dzwonili z siedziby Raid Shadow Legends, wiecie, tej znajdującej się w najgłębszym, najdalszym i najtrudniejszym lochu w ich uniwersum. I kazali przekazać, że miliony graczy grających już w gierkę będą mieli nową, do delektowania się, rasę grywalną. Rasę Shadowkin. Nowa rasa jest owiana tajemnicą. Pochodzą z najdalszych krańców wschodniego kontynentu, dalej niż sięga Brimstone Path. Prawda, a nawet półprawda mówi, że ich rasa przez wiele pokoleń żyła pod dyktaturą demonicznych pomiotów, które zaledwie kilka miesięcy temu udało im się pokonać i ujawnić reszcie świata. Czy są honorowi? Oj tak! Czy są źli? Już nie, kolego! Czy walczą po stronie dobra? Tylko czas pokaże! Gościu, wbijasz na sesyjkę do Raid, farmisz tę kampanię i po tego expa i silvera sięgasz od razu. Może jakiś artefakcik ci jeszcze wleci, ale uwierz mi, że kampania to jest jedyna słuszna droga. Przyjemnie się to robi i temki lecą, będziesz zadowolony. Miesiąc temu mówiłem wam o tym, że Raid miał swoje drugie urodziny, była sroga biba, ale oni na tym nie poprzestają, bo do gierki dodają kolejnych czempionów, których oczywiście będziecie mogli używać w gierce i wyglądają przekozacko. No spójrzcie po prostu na tą grafikę, na to jak kozacko po prostu wyglądają te nowe czempiony. A pamiętacie Wieżę Zagłady, tą o której wspominałem 2 miesiące temu, kiedy opowiadałem wam o Raid Shadow Legends? No właśnie, Raid dodają kolejne poziomy do tego labiryntu wyzwań, gdzie wasi czempioni będą próbowali nie umrzeć w walce z takimi bossami jak Celestial Griffin czy Eternal Dragon. Chyba będę musiał spędzać trochę więcej czasu na porcelanowym tronie, żeby jakoś liczyć się w tej bitce, no nie? No i najważniejsze, wuja dobro o was dba, więc jeśli chcecie mieć elegancki starcie w giereczce, to wbijajcie teraz w link w opisie, gdzie można ją ściągnąć za darmo, albo stop film w tej chwili, to jest kod QR, który możecie zeskanować swoimi telefonami, no i wbić do giereczki po prostu. Każdy nowy gracz dostaje bonusik w postaci czempiona Jotuna, stoka Silvera, 50 gemów i 3 Ancient Shardy do przywołania bydlaka czempiona zaraz po przejściu samouczka. Patrzcie jeszcze raz na tego bydlaka koksa jednego. Znajdziecie nowe nagrody dokładnie tutaj, w waszej skrzynce odbiorczej przez następne 30 dni. Wbijajcie w opis i miłej giereczki, byczki i byczyce. Dobra, sprawdzimy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miejsce? Piękne miejsce, kurde, ten kurz, ten realizm, to krzesło, ten browar. O, ty, browar może... Dawaj tego... Okej. Telefon dzwoni, już nie mogę wytrzymać tego. Halo, kto tu, tutaj ten? Nowa wiadomość. Siema, kuzynie, dzięki, że się za mną wstawiłeś. Słuchaj, jestem trochę zajęty, więc będę tutaj wszystko prosto to trzymał, wiesz, no, prosto do rzeczy. Stacja znajduje się trochę dalej przed tobą. Kiedy się tam wreszcie dobijesz, to posprzątaj to miejsce. Jest strasznie zagracone. Ale nie martw się, wszystko tam dostarczyłem, więc nie skończy ci się towar. Założę się, że nie uda ci się pokonać mojego rekordu zarobków na stacji. Ha, ha! No to żeśmy dostali instrukcję, kurde! Janusz Biznesu rusza na nową przygodę. Nie no, w sumie graficzka taka elegancka. Gra, jak zobaczyłem zapowiedź na Steamie, dlatego się zdecydowałem tu nagrać, trochę mi tak sentymentalnie przypomniało się z Barnfinders. Jeśli ktoś pamięta tą serię, to łapa w górę, bo to była fajna seryjka. A jak nie pamiętasz albo nie oglądałeś, to wyszukaj sobie Barnfinders Dobrodziej i obejrzyj, bo to całkiem fajna seria na takie wiosenne, ale na mroźne wieczory, nie? Które mamy. Całkiem niedawno nagrywaliśmy. Ej, czy to jest moja stacja? Czy to jest ta moja stacja? Kurde, kozak! Kurde, no przecież tutaj jest... Co on gada, że tutaj jest nieporządek? To tutaj mam... piwko! Elegancko! To w takim razie dawaj mi tu komputera. Co tam? Income from fueling, fuel tanks, income from station, gas station,
Income from Garage. Dobrze, widzę, że zaczynamy w bardzo dobrym miejscu, które nazywa się totalnym zerem. Mhm. Szczotka jest twoim głównym narzędziem pracy, żeby nie było tu burdelu. Don't forget to clean the toilet. A, że kible też tą samą szczotką, o nie, najgorzej. No dobrze, dostaniesz $50 za każdą osobę, która z kibla skorzysta. No i cacy, kurde, dawaj mi tutaj. Gdzie ta szczotka? Są różne poziomy brudności. Czysto? Klienci nie wyjdą. Brudno? Mała szansa, że klienci wyjdą. Brudno w pizdu. Duża szansa, że klienci wyjdą. O, jest. Dawaj tą szczotę. I co, i tutaj ten? Kurde, ty, ale zobacz, jak pracuje ta szczotka. Widać, że tutaj, ach, ta fizyka, fizyka elegancka, kolego. Widać, że ta szczotka to, ach, aż czuję po prostu, jak te ślady znikają pod mocą, naciskiem mojej szczoty. Elegancko tutaj, dobrze. Task complete? Nie, ja mówię, kiedy podłoga jest czysta. Nie będziesz mi grom rozkazywać. Do widzenia. Co my tu mamy? Maślaneczka, Mr. Burton, jakaś bamba, czy fanta, coś takiego. Lody też. O, świetnie, że mamy czaszkę jakiegoś zwierzęta w zamrażarce. Na pewno ktoś będzie chciał to kupić. Większość obiektów może zostać wydupiona ze swojej stacji. Jeśli wyrzucisz je do śmietników z wystarczająco dużego dystansu, dostaniesz dodatkowe punkty na bazie dystansu i kombo, jak dużo udanych rzutów uda ci się zarąbać do kosza. Co jest grane? Kurde, to miała być jakiś ten survival, ekonomiczna gierka, a nie jakiś symulator NBA dla biedaków. No dobra, spróbujemy. Siu! O, prawie od obręczy! Ej, to nawet fajne było. Czekaj, dobra. Myk! Dobra, za płytko, byku. Pyc! Woo! Elegancko, kurde, ale tylko jeden punkt dostałem, ale bieda. Ten z instrumentora nalewasz elegancko, panience, jak przyjeżdża Cadillaciem. Jest bardzo dobrze. No, wszystko wiem, już wszystko wiem. Pa, pa na to. Para to, jak będzie rzucane. Kurde, teraz będzie taki rzut. Pa! Ale blisko, kurde, to... Hits. I myk, pyk, kurde, wsad jak Michael Jordan. Tak to się robi. I tutaj chyba będę mógł rozbudować to. Zobacz, warehouse będę miał, jakieś takie rzeczy. Halo, jak to się otwiera? Pana. O, patrz na ten rzut. Patrz na ten rzut, byku. Jesteś gotowy? Pyk! Ty, leci, leci, leci! O, za daleko, od dachu się odbiło. Kurza, twarz. Ty, jest jakiś chłop. Halo, dzień dobry, przepraszam, byłem zajęty. Dzień dobry. Instrybutor uruchamiam. Instrybutor. Proszę ten, na spokojnie. Current fuel order, pyk. Ej, czemu on mi nic nie zapłacił? Pana, pana, bo zaraz... wysiadaj z tego auta, bo ci zaraz kopa zajebę. Gdzie? Nigdzie pan nie jedzie. Nie jedzie pan nigdzie. Pan zapłaci za to. Co? $0? Co to jest, kurde? Caritas, Czerwony Krzyż? Nie ma czegoś takiego. Pan się zapaliło w tej chwili. Wysiadaj pan. Halo? Panie? Panie? Kurwa! Nie! Wracaj tu, gnoju! Kurwa! Ty! W instrybutor tylko nie strzelaj! O, dawaj pana, wyskakuj pan z hajsu, bo normalnie ten sweterek zaraz na łeb zakładam i bombo do uwale. No chłop mi tu pojechał, no po prostu nic nie zapłacił. Dlaczego? A przecież dobrze chyba ten dałem. Paliwko. Dawaj ten instrybutor. Panie? Ile pan tu chce? Chyba tym, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Fuel ordered. O, dobra. Jednak, kurde, ma się tam w prawie, elegancko, kurde, partnerze. Wsiadaj pan i wygwizdaj pan mnie stąd. O, witam, witam, szanowną panią. Tyry, 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 pyk! No, i gitara siema. Tak się robi, hajs. No, słucham, panienki. O, lody, lody od Bogdana Brody, elegancko. A, pani chce, kurde, antyczny dzban chyba kupić, co? Nie? No dobra. Nie ma problemu. Hello, welcome. Please put the thing in the basket and I take your money, okay? Ej, dobrze poszło chyba, nie? Ej, kurde, jaka kolejka. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj, szybko. No jest trudniejsze niż myślałem. Dobra, dobra, za darmo tam, to na koszt firmy. A, fajna jesteś, to elegancko. A, witam panią, witam, tutaj ten. Różki od Lody, od Bogdana Brody, elegancko. Pyk, papieroski, kola. Kurwa, gdzie mi to tam wypadło? Wyobraźcie sobie takiego kasjera w sklepie tam, nie wiem, w oszołomie wchodzicie i chłop tak skanuje, kurwa, i tam wszędzie lecą. Co jest grane? Totalny rozpierdziel. To mi się podoba. Successfully repair a car. This is nasze zadanie na today. Very good. A, jest good. Wyginaj mnie z tym. Przykręcamy, 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 przykręcamy. I fix, no problem. You'll be a very happy customer today. Very good. Tutaj
piździec mnie z tym. Wsadzasz lustereczko. Proszę bardzo. Wsadzasz elegancko, wpychasz na siłę i jest gitara. No, chłop kurde mukę pokazał, powiedział, jest okej. I zadanie skończone, to mi się podoba. Beat your cousin record in 24 hours. Ej, kurde, rzeczywiście, bo mi nie zostało. 14 minut. O, oh, hello, welcome, welcome. Boże, ile tutaj ludzi. Szybko, chwytaj to. Disgusting. No disgusting, it's very good. Hold on, because I am serving customers. Ah, thank you so much. Tutaj, dawaj tą, kurde, broom. Szybko, bo brudno jak w chlewie tutaj. Zobacz, przychodzi banda chuja, kurde, przyszła w gumiokach. Ej, szybko, bo muszę pobić twojego kuzyna. Tak mało czasu mi zostało. Hello, lady, hello. Welcome, kurde, jaki wyścig normalnie. Boże, ja tu człowiek orkiestra, wszystko robię. Hello, welcome, welcome, no problem, next please. Disgusting, your face is disgusting. Leave my shop, ten. Już, mnie z tym, kurde. O, oh, hello, hello, welcome. Welcome, welcome, sir, instrybutor in the hall. You're a lifesaver. Lifesaver, tak na mnie mówią, to moje drugie imię. Ej, połowa drogi dopiero, 9 minut mi zostało, ja tego nigdy nie zrobię. To jest niemożliwe, dajcie mi jakichś dużych klientów, bo ja tutaj przegram. Nie mogę przegrać ze swoim kuzynem, kurde. Matka zawsze mówiła, że on upośledzony, to jak ja będę wyglądał? $7, no nie wierzę, musimy tutaj jakoś te ceny podkręcić. Już, wyrocha, sio, 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 a nie mi tutaj, kurde, normalnie syf robicie. Wyrocha, bo szczotką poczuję. Hello lady, hello, welcome, welcome, very nice, yes, yes, yes. Dobra, tutaj potrzebujemy. Naprawa tego, ta, naprawa koła. Tylko to, dobra. No to dawaj mi tutaj pastę i jedziemy. Cyk, 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 cyk. Bardzo dobrze. I lustereczko, proszę bardzo, cyk. Lustereczko, lustereczko. Powiedz przecie, kto ma rozdupione lusterko na świecie? Tutaj cyk, odłamki, pyk, pyk, pyk. Stawiamy, pyk. Bardzo dobrze. Żegnam panią, do widzenia. Nie mam czasu, pani zostawi pieniądze na stole. Ej, no jak dirty? Gdzie jest dirty? It's no dirty, I just clean. The toilet, oh shit, the toilet is very disgusting. Holy shit, the toilet! Oh my god! I didn't know I have to clean this shit, I forgot. Dawaj ten dworek tu, pyk. Tutaj też toaleta będzie wyczyszczona. To też wypierdol, nie będziemy tego potrzebować. Mopowanie, gdzie? Tam szczotką tą samą, którą główną salę sprzątamy, będziemy też kibel zamiatać. Bardzo dobrze, tak się robi w America! Fuck yeah! $85, 3,5 minuty, musimy to zrobić szybko, dawać mi klientów jak najszybciej, muszę pokonać swojego kuzyna. Jeśli nie, to autentycznie wydziedziczam się z całej rodziny, nie będę już prowadził żadnych biznesów. Boże, jak blisko, to jest wyścig z czasem, gorszy niż w tym dziwnym filmie z Sandro Bullock. O nie, 45 sekund, nie dam rady, nie ma szans, że dam radę. Nie ma szans, przegrałem ze swoim kuzynem, najgorzej, koniec z biznesami dobrodziejskimi, to jest ten moment, to jest ten koniec. Trzeba było, kurde, toaletę szybciej wysprzątać. No dawaj szybciej, no błagam! Jezus, jaki wyścig z czasem, jak ja się stresuję po prostu. Dawaj, 15 sekund, no nie dam rady, $18! Błagam, jeszcze maskę tutaj trzeba. Dawaj. 6 sekund, nie dam rady! Szybko! Antygaryś! Każdy register! Nie, przegrałem! O, najgorzej, nie pobiłem rekordu. Thanks for playing! A nie, co? You have completed the demo and won the last task. You've earned... Ej, czy gra z racji, że jest demem, to po prostu dała takiemu lamusowi jak ja wygrać? W sumie to nie wiem. Wy musicie ocenić, czy starałem się wystarczająco. Powiem szczerze, że zupełnie inaczej wyobrażałem sobie ten amerykański sen, ale prowadzenie stacji to o wiele więcej problemów niż się spodziewałem. To nie jest takie zwykłe po prostu krzyczenie, żeby nie strzelać w instrybutor. To jest bardzo skomplikowane i bardzo intensywny biznes, który nigdy się nie kończy i zawsze mało płaci. Co o tym sądzicie? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz! I może widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy giereczka wyjdzie. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie kolejny turbo gameplay z dobrodziejem. Elo, do następnego. Uuu.